Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Wiadomo, co to są derby. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że jest to coś wyjątkowego. Derby to nie tylko coś takiego, co dzieli miasto na dwie strony. Czasami są również rodziny podzielone. Natomiast ja mam taką nadzieję, którą zawsze mówię, że piłka nożna jest dla ludzi. My bardzo byśmy chcieli, żeby było jak najwięcej kibiców. Mam nadzieję, że tak będzie, że kibice będą dopingowali swoją drużynę, że będą bardzo pragnęli, żeby ich drużyna wygrała, żeby wszystko na boisku rozstrzygnęło, żeby to było fair play. To jest moje pragnienie i myślę, że nie tylko moje. Dziękuję. My przygotowaliśmy się do tego meczu na własnych obiektach. Byliśmy tutaj cały czas w Krakowie. W poprzednim tygodniu pracowaliśmy troszeczkę nad wytrzymałością ogólną. W tym tygodniu weszliśmy do normalnymi kostyk, tak jak przed każdym meczem u siebie. Nie mieliśmy tej możliwości, co Wisła, że kilku zawodników było w kadrze. U nas był jeden młodzieżowiec tylko. Niestety docierał Karol Kostowala z kontuzją, nie będzie mógł brać udziału w tym meczu. Ale uważam, że to, co sobie założyliśmy, zostało zrealizowane. I tak jak Maciek powiedział, czekamy na mecz. Myślę, że nie tylko my czekamy, czekają kibice w Krakowie, również w Polsce. Chcą zobaczyć, jak te derby będą wyglądały. My wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili drużyny, które grają z sobą w Oranż, w Sakracie, znają się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli to są drużyny z tego samego miasta i mogę powiedzieć, że tutaj prowadzą dwie drużyny koledzy, mam nadzieję, że tak mogę Maćka nazwać, bo razem pracowaliśmy, to praktycznie wszystko wiemy o zespołach tutaj, jakieś zaskoczenie taktyczne czy coś, to jest naprawdę bardzo małe. Mogę powiedzieć, na co my liczymy. Wiadomo, że Wisła jest liderem, a jest zasada, że z liderem każdy chce wygrać i ja mam taką nadzieję, że to będzie główna może nie, ale dodatkowa motywacja, że nie tylko derby, ale właśnie, że z liderem Krakowem ma szansę grać u siebie i będzie chciała bardzo wygrać.